Gramofony analogowe nie są już tak popularnym elementem sprzętu audio jak kiedyś, ale nadal mają swoich zwolenników. Powiem więcej, ostatnio moda na takie gramofony nasila się, a rynek płyt winylowych powoli znowu rozkwita. W Polsce to zjawisko nie jest tak bardzo widoczne, ale w niedalekiej przyszłości, kto wie, dlatego ten odcinek będzie o gramofonach, ale tylko o tych najdroższych. Niemiecka firma Clear Audio została założona przez człowieka o polsko brzmiącym nazwisku Suchy w roku 1978. Siedzibą firmy jest Erlangen. Peter Suchy opisywany jest przez swoich współpracowników, którzy w większości są jego rodziną, jako człowiek, który prezentuje awangardowe podejście do technologii dźwięku i ma zdolność wprowadzania w życie najbardziej niezwykłych pomysłów. Pan Piotr głosi również ciekawe hasło. Cytuję: weź coś najlepszego, popraw i wtedy będzie to wystarczająco dobre. Koniec cytatu. Firma produkuje obok oczywiście gramofonów również ramiona, wkładki gramofonowe. Od ich produkcji firma rozpoczęła swą działalność. Przedwzmacniacze Fono, urządzenia do czyszczenia winyli, różne akcesoria, a także wydaje swoje płyty. Najdroższym i niewątpliwie najlepszym gramofonem produkowanym przez firmę jest model Statement. Jest to potężna piętrowa konstrukcja z wielkim akrylowym talerzem o grubości 98 mm oraz specjalnym magnetycznym systemem jego napędu, zapewniającym całkowite mechaniczne odizolowanie od drgań silnika. Gramofonu nie trzeba poziomować, zastosowano tutaj specjalne wahadło o masie 80 kg, które wraz z olejowymi tłumikami zapewnia zawsze idealnie poziome ustawienie talerza. Do gramofonu można zamontować cztery tradycyjne ramiona lub ramię tangencjalne TT1. Gramofon może odtwarzać w trzech prędkościach od 33,1/3 obrotów na minutę do 78 i robi to z dokładnością 0,03%. Aktualną prędkość można odczytać na wyświetlaczu i jest to prędkość mierzona w czasie rzeczywistym. Gramofon ma wysokość 125 cm, a jego pozostałe wymiary to 69 i 57 cm. Waga 350 kg. Firma daje 10-letnią gwarancję na zakupiony gramofon. Cena 170 tysięcy dolarów. Firma Rosner & Son jest również firmą niemiecką z miasta Memmingen. Strona internetowa firmy jest niezwykle skromna. Można się dowiedzieć, że panowie Rosnerowie stawiają raczej na masę niż na rzeźbę, ponieważ talerz flagowego produktu firmy ma wagę ponad 200 kg. Jeśli chodzi o rzeźbę, czyli o wygląd gramofonu, to oczywiście rzecz gustu. Mi osobiście się nie podoba. Ponieważ opis tego modelu będzie raczej krótki, jest okazja, aby wspomnieć o dwóch koncepcjach budowy gramofonów. Chodzi tutaj o problem izolacji mechanicznej napędu od talerza i ramienia, czyli żeby drgania silnika oraz podłoża, na którym stoi gramofon, nie przenosiły się na talerz i ramię, a w rezultacie na igłę gramofonu. Pierwsza koncepcja polega na budowie tzw. konstrukcji odsprzęganej, czyli na miękkim zawieszeniu ramienia i talerza, na przykład na sprężynach. Taką budowę miał polski gramofon Daniel. Daniel nie jest być może reprezentatywnym przykładem w takim towarzystwie, ale to tylko tak dla wyjaśnienia. Drugą koncepcją jest konstrukcja nieodsprzęgana, oparta na dużej masie. Oznacza to, że nie ma nigdzie żadnych sprężyn, ani innych elementów sprężystych, które oddzielałyby talerz z ramionami. Duża masa zapobiega przenoszeniu drgań z podłoża, a także od silnika. I właśnie gramofon MOT należy do konstrukcji opartych o dużą masę elementów konstrukcyjnych. Dziwna nazwa gramofonu to skrót od Mother of Turntable, czyli matki wszystkich gramofonów. O samym gramofonie trudno dowiedzieć się czegoś więcej, nawet nie wiem, czy jest jeszcze produkowany. Wiadomo, że były dwie wersje matek, jedna tańsza z talerzem umocowanym na łożyskach olejowych i ręcznym sterowaniem i druga, droższa, z łożyskami pneumatycznymi z automatycznym sterowaniem również przy pomocy powietrza. W wersji tańszej cały gramofon waży 325 kg. Cena tańszej wersji to około 66 tysięcy dolarów, a droższej 185 tysięcy dolarów. Transrotor, tak jak dwie poprzednio opisywane firmy, również pochodzi z Niemiec. Jest to chyba najbardziej znana naszym widzom firma ze wszystkich z tego odcinka. Transrotor ma już bogatą tradycję, bo istnieje od roku 1973 i jest kierowany przez pana Jochena Racke. Co ciekawe, firma produkowała kiedyś maszyny rolnicze, a obecnie postawiła na produkcję gramofonów masowych. Nie znaczy to, że produkuje ona tanie gramofony dla każdego melomana. Chodzi o typ konstrukcji, tak zwanej nieodsprzęganej,
opartej na dużej masie talerza i innych komponentów. Argos to najdroższy model transrotora w ofercie. Tak jak wspominałem wcześniej, Argos jest konstrukcją masową, ale nie do końca, ponieważ ma również zainstalowane tłumiki olejowe, oddzielające górny blat z talerzem od dolnego. Można zatem powiedzieć, że Argos jest konstrukcją mieszaną, chociaż tłumiki olejowe nie są zazwyczaj stosowane w konstrukcjach odsprzęganych, bo nie są to elementy sprężyste. Oba blaty są wykonane ze stali chromowanej. Napęd transrotora jest zrealizowany podobnie jak w opisywanym wcześniej Clear Audio Statement. Mamy zatem dwa ciężkie cylindry sprzężone za pomocą mocnych magnesów. Jeden z nich napędzany jest paskiem, a ruch przenosi się na drugi magnetycznie. Taki sposób pozwala na izolację mechaniczną. Dolny blat stoi na trzech nogach i nie trzeba go poziomować. Ma coś w rodzaju wahadła, takiego jak w gramofonie Clear Audio, tutaj jednak jest ono ładniej wkomponowane w obudowę. W ogóle gramofon wygląda bardzo ładnie i raczej dość skromnie. Na jednej ze szklanych półek mamy bardzo ciężki zasilacz z gałką do przełączania prędkości obrotowej talerza. Argos wyposażony jest standardowo w dwa ramiona. Jego wymiary to 120 cm na 55 na 55 cm, a waga to około 150 kg. Cena 250 tysięcy dolarów. Firmę Goldmend mieliśmy okazję poznać w jednym z poprzednich odcinków przy okazji opisu wzmacniaczy Telos 5000. Tym razem opiszemy gramofon produkowany przez tę szwajcarską firmę. Będzie to model Reference 2. Reference 2 należy do grupy gramofonów odsprzęganych, czyli o konstrukcji opartej na miękkim zawieszeniu talerza z ramieniem. Nie znaczy to, że talerz jest tutaj lekki. Waży 20 kg, co i tak w porównaniu z poprzednimi modelami to niewiele. Talerz składa się z 5 warstw. Jest tam metakrylan metylu, mosiądz, a nawet ołów. Ciekawą sprawą jest pasek napędowy. Jak opisuje firma, jest on Liquid Nitrogen Rectified, co w wolnym tłumaczeniu znaczy, że był on prostowany w ciekłym azocie. Nie znalazłem niestety wyjaśnienia, po co to było zrobione. Jeśli ktoś z Was wie, proszę o komentarz. Do sterowania gramofonem służą dotykowe przyciski. Gramofon wyposażony jest w przedwzmacniacz RIAA i, jak opisuje firma, korekcja jest wykonywana w domenie cyfrowej. Przedwzmacniacz ten ma również wyjście cyfrowe w formacie 24 bity 96 kHz. Jego dynamika osiąga 140 dB. Firma Goldmend wyprodukowała tylko 25 sztuk tego modelu. Mówię wyprodukowała, gdyż na oficjalnej stronie firmy nie znajdziemy go już w ofercie. Gramofon wygląda zabójczo. Jego waga to około 300 kg. Cena 300 tysięcy dolarów. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem gramofon AV Design House, oczywiście na zdjęciach, myślałem, że jest to urządzenie do laserowego odczytu płyt analogowych. Niestety myliłem się, ale przy tej okazji może warto przypomnieć konstrukcję takich gramofonów. Na początku lat 80. powstała idea gramofonu, który czytałby płyty winylowe nie przy pomocy igły, a promieni laserowych. Ta bezkontaktowa metoda miała zapewnić dłuższe życie czarnych krążków. Przy okazji takie urządzenie byłoby całkowicie automatyczne i tak jak zwykłe CD, wykrywałoby ilość utworów na płycie i pozwalałoby je dowolnie wybierać. I rzeczywiście udało się wyprodukować takie urządzenia. Otrzymały one nazwę ELP Laser Turntable. Forma gramofonu była podobna do dużego odtwarzacza CD z szufladą na dużą płytę winylową. Po włożeniu płyty dwie wiązki laserowe skanowały powierzchnię w celu znalezienia przerw w położeniu rowka i ustalały, ile utworów jest na płycie oraz podawało te informacje na wyświetlaczu. Dzięki temu użytkownik mógł wybierać lub przeskakiwać utwory tak jak w zwykłym odtwarzaczu CD. Trzeba zaznaczyć, że odczyt, mimo że laserowy, odbywał się całkowicie analogowo. Niestety ELP miały także wady. Największą z nich była wrażliwość urządzenia na zniszczone płyty. Szumy i trzaski były nawet większe niż w przypadku zwykłych gramofonów. Dlatego zalecano stosowanie specjalnych myjek do płyt, a także instalowano dodatkowe moduły do odszumiania oraz tzw. deklikery. Pracowały one już w domenie cyfrowej, tak więc idea całkowicie analogowego odczytu nie była już zachowana. Inną sprawą była bariera psychologiczna. Użytkownicy podchodzili do pomysłu odczytu laserowego z dystansem i swego rodzaju nieufnością. Chodziło o to, że urządzenia te przypominały bardziej odtwarzacze CD niż gramofony, a w dodatku miały laser zamiast
igły. I tutaj mamy przykład, jak nawyki i przyzwyczajenia biorą górę nad rzeczywistymi walorami sprzętu. Szkoda, że ILP odszedł do lamusa. Był ciekawym pomysłem, a po pokonaniu kilku wad mógł zastąpić zwykłe gramofony i ochronić wiele cennych winyli przed nieuchronnym zniszczeniem. Ale wróćmy do najdroższego gramofonu analogowego na świecie. Firma AV Design House, jak można się domyślić, znajduje się w Niemczech. Firma ta zajmuje się adaptacją akustyczną pomieszczeń oraz produkcją filmową. Gramofon Derenville jest jedynym modelem firmy, zresztą wygląda raczej na prototyp i bardzo przypomina z wyglądu urządzenia do nacinania płyt winylowych. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest to gramofon z laserowym odczytem winylowych płyt, chociaż jest w takowy wyposażony. Laser ten jest przeznaczony jednak do precyzyjnego pozycjonowania igły gramofonowej oraz do wykrywania przerw pomiędzy utworami w celu ich automatycznego wybierania. Maszyneria ma talerz o masie nieco ponad 20 kg, napędzany dwoma silnikami, kamerę oraz mały ekran LCD, na którym możemy śledzić położenie igły, oraz wyjścia audio symetryczne na gniazdach XLR. Gramofon może być obsługiwany bezprzewodowo, na przykład za pomocą smartfona, dzięki temu, że jest podłączony do internetu. Masa całego gramofonu to około 60 kg. Muszę przyznać, że to dziwadło, bo inaczej nie mogę tego określić, jest zlepkiem kilku, może nawet niezłych pomysłów, ale jego funkcjonalność jest raczej mała. Nie wyobrażam sobie, jak można by na przykład na co dzień używać czegoś takiego w domu. Na internetowym portalu firmy można znaleźć dość szczegółowe informacje na temat tego gramofonu. Zainteresowanych szczegółami odsyłam zatem na stronę firmy. Cena gramofonu to 650 tysięcy dolarów. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu, kliknijcie na thumbs up, czyli lubię to, oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków Reduktora Szumu. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.